Mili, przeczytam wam, co młoda dziewczyna napisała. Na wstępie chciałam napisać, że jest mi przykro z powodu sytuacji, która ma miejsce na Ukrainie. Mamy przykład, ile osób straciło dach nad głową i musiało uciekać z kraju, aby nie martwić się o swoje życie. Polityka polityką, ale tracą tradycyjnie najzwyklejsi, najbiedniejsi, czyli prości ludzie, matki, dzieci, starcy. Przechodząc do tematu, w jak słomianym kraju my żyjemy i kim są osoby będące dziś u władzy, słyszymy głosy z rządu, że 500+ ma być rozszerzane na osoby przyjeżdżające z Ukrainy. Przecież ten program należytego pożytku i korzyści, jakie miał przynieść, nie wnosi. Kosztuje miliardy złotych, sytuacji demograficznej nie poprawia. A teraz dojdą kolejne koszty na rodziny z Ukrainy? Czy miłościwie nam rządzący są jeszcze z nami na pokładzie w kraju, w którym jest Polska i zdają sobie sprawę, że ci ludzie uciekający z terenów konfliktu potrzebują schronienia, dachu nad głową i wyżywienia, a nie socjalnych zapomóg, które chcą im ofiarować, nie patrząc na wydolność pogrożonego w długu publicznym państwa polskiego? Ponadto kto weryfikuje egzotycznych studentów w wieku bardzo szkolnym, w cudzysłowie, oraz niemówiących w języku ukraińskim oraz angielskim? Może wiecie już na wiejskiej, kiedy oficjalnie zostaniemy bankrutem oraz kto ma zadbać o to, by było bezpiecznie? Dochodzą do nas także głosy, że NFZ ma pokrywać koszty leczenia każdego uchodźca z Ukrainy. Przecież NFZ i nasza służba, ba, ochrona zdrowia to kolos na słomianych nogach. Niech ktoś rządzących wytłumaczy bliskim osobom, które w imię tak zwanej pandemii leczeni byli zdalnie, zamykano im przed nosem szpitale, wożono karetkami, testowano do skutku, aż niektórzy niekiedy ponieśli koszt najwyższy, jakim jest nie tyle zdrowie, co życie. Teraz poprzez decyzję Putina pandemia została zakończona i zaczynamy funkcjonować normalnie? Czy stać nas jako Polskę, by zadłużać się jeszcze bardziej? Czy premier Morawiecki, przecinek, Niedzielski, napisze oficjalne przeprosiny, bo nie wspomnę, by poczuwali się do odpowiedzialności? Ich decyzje były błędne, a strata zdrowia i życia rodzin to jedynie zasługa ich jakże słusznych decyzji? Jak teraz widzimy, szpitale dają radę? Gdzie testy dla wszystkich? Gdzie kolejki? Znalazły się łóżka, a ludzie z terenu Ukrainy będą priorytetem, a my Polacy nadal poddawani testowaniu, tresowaniu, stresowaniu oraz długiej kolejce na zabieg? A propos testów. Ty, Polaku, wciąż musisz wkładać miarodajny patyczek do nosa, a w tym samym momencie ilość uchodźców różnej maści i potrzeby przekracza granice Polski, tym razem nie wnosząc tej okropnej zarazy do Polski? Gdzie jesteście, kochani eksperci? Co z nową liczbą zakażeń? Co z nowym wariantem wirusa? Co z kolejną falą i armagedonem zgodów? Gdzie te wirusy? Czy nowy temat przysłonił poprzedni? Czy swoje już zrobiliście? Pieniądze się zgadzają? Do was, moi drodzy, w obliczu wojny, która toczy się na Ukrainie, zadajmy raz jeszcze pytanie. Na co zasługuje Polska jako 38-milionowy kraj? Na super nowoczesną i wyszkoloną armię, zwłaszcza teraz, gdy będzie modernizowana rzekomo, nie zważając na koszty, czy tak jak mówi nasz premier, potrzebujemy nowej, silnej, europejskiej armii? Jak już przekonaliśmy na przykład Ukrainę teraz oraz traktatów międzynarodowych, ile znaczą ów umowy międzynarodowe? Poruszę jeszcze jedną kwestię, która niezwykle mocno mnie porusza. Ja jako kobieta ciężarna, po części zmuszona do wyjazdu za granicę, by po prostu rodzić po ludzku, walcząca o prawa do godnych narodzin w Polsce, jak mam się czuć oraz miliony innych Polek, gdy czytamy artykuł, którego screen wklejam poniżej? Cieszę się, że można rodzić normalnie, z partnerem oraz być blisko w tak ważnym momencie. A dlaczego są równi i równiejsi? Dlaczego my Polacy znaczymy mniej w swoim własnym kraju? Dlaczego rodzącej na przełomie stycznia do teraz odbierane jest prawo porodu rodzinnego, odwiedzin, a nawet w sytuacji plus w wyniku grozi separowanie noworodka od mamy czy inne dolegliwości, jak uniemożliwianie karmienia piersią i tym podobne? Znak zapytania i tutaj jest link. Kiedy finalnie, oficjalnie i na zawsze rzucicie tę kłamliwą, obrzydliwą narrację pseudopandemii? Dodatkowo warto zauważyć, co dzieje się na arenie międzynarodowych ustaleń z tak zwanej WHO. Nic dodać, nic ująć. A ja zaraz od siebie coś w nowych tematach dodam. Pan Gowin się uaktywnił po chorobie.
gazety pisały, że jakoś psychiatrycznie się leczył. Wprost przyznał, że PiS chce ściągnąć do Polski kolejnych imigrantów. Jednak jak tłumaczy, Ukraińcy mają tworzyć elitę narodu. My naprawdę ich bardzo potrzebujemy do roli przyszłych przywódców, biznesu, państwa, świata, kultury i tak dalej, przekonywał Gowin. Teraz powinniśmy robić wszystko, żeby ten model zmienić. Zatem już nie tania, a wykwalifikowana siła robocza. Panie Gowin, pan byłeś wicepremierem, chyba ministrem. Panie Gowin, ja nie wiem, czy pan był w szpitalu, bo ta gazeta pisały to, albo panu teraz trzeba iść do lekarza, bo albo ta dawka tych leków, którą pan spożywa, a podejrzewam, że pan spożywa, bo na depresję to leki bierze się po lat kilka, a nawet kilkanaście i kilkadziesiąt, więc uważam, więc domniemywam, że ta dawka jest albo za słaba, albo za mocna. Ale natomiast jeżeli pan takie rzeczy mówi, to gdyby to pan nie brał tych leków, to się ociera w ogóle o zdradę stanu. No ale jeżeli pan takie dyrdymały mówi, to nie powinien być pan publicznie dopuszczany do głosu. Niemniej jednak proponuję, jeśli chodzi tutaj o sprawy przywódców świata kultury, to ja myślę, że fantastycznie panowie z Ukrainy sprawdziliby się. Niektórzy oczywiście zakładając tam kulturę na Wołyniu, szczególnie i we wschodniej Małopolsce. No w Powstaniu też, no też, bo przecież mają wielkie tradycje po SS Galicjen. Bombardowanie. Potężne bombardowanie panów faryzeuszy na Syrię. Czy jakiś publicysta, polityk, redaktor, mędrek na Facebooku, Twitterze o tym się zająknął? Co powiedział pan generał z podobną twarzą do Miśka z Nadarzyna? Rosjanie gonią resztkami sił. Pan generał przewiduje rozstrzygnięcie wojny w ciągu 2-3 dni. No to ostatnio, jak pan generał dzień przed rozpoczęciem wojny powiedział, że nie będzie wojny, wojna była. No to czyli jak 2-3 dni, to 2-3 lata. Ja nie twierdzę, że pan generał tu w tym momencie nie ma racji. Ale zobaczymy za 3 dni, dobra? Pamiętajcie daty, dzisiaj jest 7-10 marca. Zobaczymy, czy się wojna skończy. Mili, jak brzmi pierwotna wersja hymnu ukraińskiego? Jest śpiewany cały czas u naszych braci. Za miedzą. Naliwajko, zaliźniak i tyrasol, wezwij nas za grobów do świętej pracy. Święta praca kozaków, to wiecie, co to było? To było mordowanie. No. Kim był Naliwajko? Szef pogromców na Polakach o szczególnym okrucieństwie. Zaliźniak dokonał około 20 tysięcy Polaków, też był szefem w rzezi około 20 tysięcy Polaków. I pan Tyrasol po rosyjskiej stronie mordował również w sposób okrutny Polaków. I oni mają wezwać za grobów do świętej pracy obecnych Ukraińców. Dobre? Druga zwrotka hymnu braci. I to chyba jest teraz nawet na czasie. Stańmy się, bracia, w krwawej bitwie od Tsiang do Dona. A tak naprawdę to ten zniekształcony Siang to jest San. Czyli stańmy się, bracia, w krwawej bitwie od Sanu do Dona. W naszej ojczyźnie nie pozwolimy nikomu gościć. Morze Czarne wciąż się uśmiecha. Dziadek Dniebr będzie szczęśliwy. Nawet na naszej Ukrainie ten mały kawałek dojrzeje. A jak śpiewają, to wypowiadają Sanu. A nie tak, jak jest napisane Xiang. No i trzecia zwrotka, słuchajcie. Och, Bogdan, Bogdan, nasz chwalebny hetman. Wiecie, o jakim Bogdanie jest mówione? O naszym zdrajcy, który mordował w okrutny sposób Polaków. Dlaczego dałeś Ukrainę Moskalom, aby oddać jej cześć, pochylmy głowy? Jak on pasuje do Mazurka Dąbrowskiego? Wiecie, co widziałem? Tylko nie widziałem tego na żywo, bo bym to nie pozwolił na to. Ale widziałem w internecie na polskiej fladze powieszona jakieś wstążki ukraińskie. To jest znieważenie polskiego godła. Ropa pachnie krwią. Tak przekazuje. Zero rosyjskiej ropy. To znaczy co, że... Czyli 20 zł za litr, tak? Wojna domowa. Wojna domowa by była. Nigdzie na świecie nie ma tak wielu laboratoriów biologicznych produkujących broń biologiczną.
i wirus. Dlaczego w tych rejonach, które wiadomo, że od wielu lat, że mogłyby być zarzewiem wojny, powstawały takie laboratoria? Komuś zależy na to, żeby bombka czy rakieta wpadła w takie laboratorium i te patogeny, żeby się rozeszły po świecie? Rzecznik rosyjskiego resortu i obrony Igor Konaszenko w niedzielę przestrzegł niektóre państwa. Oświadczył, że Rosja może uznać państwa udostępniające Ukrainie lotniska do ataków na rosyjskie wojska za dołączające do konfliktu zbrojnego. Wykorzystanie sieci lotnisk tych krajów do bazowania ukraińskich samolotów wojskowych, a następnie ich użycie przeciwko rosyjskim siłom zbrojnym, może być uznane za zaangażowanie tych państw w konflikt zbrojny. Ale NATO powiedziało, że daje wolne, zielone światło dla krajów, czyli tu chodzi o Polskę, żeby właśnie to zrobiła. Ale w ogóle, co to znaczy daje wolne światło? Bo to znaczy tak. Oni na telefon stamtąd zmieniają ustawy w naszym Sejmie. Czyli cały czas są po prostu, ktoś tam tupnie i oni od razu to wykonują. Więc jeśli NATO tupnie, czy ktoś tam od faryzeuszy, to oni tak zrobią. Ale ten Alamongo, co to powiedział, z Ameryka, no to on potem powie, no ale to my żeśmy tylko dali zielone światło, my nie kierowaliśmy tym autem. A tak naprawdę dadzą rozkaz, a ci wykonają. Bardziej boję się ich niż tego Putina. To jest ze strony MSWiA. Wprowadzamy zasadę, że przekroczenie granicy w okresie konfliktu zbrojnego zarejestrowane przez Straż Graniczną daje obywatelom Ukrainy prawo do legalnego pobytu w naszym kraju przez 18 miesięcy z możliwością przedłużenia. W Krakowie miały być mieszkania 500+, dla dużej ilości biednych Polaków. Dzisiaj ci ludzie dowiadują się, że nie dostaną tych mieszkań. Dlaczego? No są tam, słuchajcie, prawie wykończone albo już wykończone, dlatego że są dla naszych braci. Tak, zostały przekazane dla naszych braci. A Polaków, mówią do Polaków, dyplomatycznie, po urzędowemu, ale to znaczy WON. Tak po ludzku to znaczy WON. Ogłoszenie Uniwersytetu Warszawskiego. Obiecują zasiłek przybyszom 5,5 tysiąca złotych. Obowiązek kwarantanny obowiązuje w Polsce tylko i wyłącznie Polaków. Tylko dla Niemców. Po wojnie na przykład pewną, jak już Ubecja to ogarnęła, to na przykład jedną stroną ulicy nie mogli w ogóle chodzić Polacy, tylko faryzeusze. No powiedzmy, no nie wszędzie, ale też tak było. Co wam to przypomina? Ja oglądałem wczoraj znowu Wyklętego o lalku. To był nasz ostatni partyzan zamordowany przez, no już nie UB, SB, milicję. I powiem wam, że jak patrzyłem na tego lalka, no serce mi po prostu pękało, ale uwierzcie mi, ja się tak czuję w tej Polsce jak lalek wtedy za Ubecji. Wtedy jeszcze mógłbym jakoś walczyć tak jak lalek, tak? A dzisiaj to przy tych niewidocznych dronach, niewidocznych kamerach, a cholera wie co oni jeszcze tam mają. Bo ciężko się ukryć, poza tym wszystko zabudowane, tu zniszczone, wiecie, różne. No i kapusi więcej jakby. Teraz byś się nie uchował, teraz to by cię, może jeden, nie wiem, trudno mi powiedzieć, czy jeden na tysiąc by pomógł, ale to samo oni prędzej by pomogli takiemu właśnie przybyszowi z widłami, niż Polakowi, który musi się schronić przed tą, powiedzmy, który musi się schronić na przykład przed Ubecją. Upoważnili farmaceutów polskich do wystawiania recept przybyszom, gdzie polski obywatel ma problemy w dostępie do lekarstw. Kurwa. Pediatrzy rezygnują z wizyt domowych, bo zajmują się przybyszami. Z polskich oddziałów pediatryczno-onkologicznych wypisywane są polskie dzieci, aby przyjąć dzieci naszych nowych braci. Nie tylko tak dzieje się na oddziałach onkologicznych. Mieli 5 milionów. Jak potrwa dalej wojna, to 5 milionów
będzie tu przyjętych braci. Co jeszcze wymyślą ci arcy? No i to trzy kropki, bo nie ma takich słów. Mili, bez kwarantanny mogą wjeżdżać z Ukrainy psy, koty, fretki, a Polacy muszą być poddawani kwarantannie. Czyli wracają czasy, tak jak już mówiłem, gdzie pewne wagony i przedziały nie były przeznaczone dla Polaka. Tylko dla nadludzi. Powtórzę, psy, koty, fretki, a dopiero potem Polacy. Mili,